Okej, i ty już za nami nie idziesz. Nawet nas nie zabiła, jest świetnie. O nie. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Blank Dream. Mamy epizod trzeci, stoimy przed lustrem. Drugim lustrem Mishiro, jeśli nie liczyć tego ze wstępu. Zaraz poznamy kolejne wspomnienie. No i cóż, lustro pokazuje odbicie Mishiro. Spójrzmy w nie. Jeden miesiąc temu. Sekretna baza. Okej. Dobrych 5 miesięcy później i... Hej, Mishiro. Witaj w mojej pracowni. Pracowni? To po prostu zwykła buda. To ty postanowiłeś, że będzie twoja. No weź, oczywiście stąd wyjdę, jeśli jakiś menadżer mi każe. Ale nie mogę malować w domu, więc mam nadzieję, że przymknął na to oko. Twoja mama nienawidzi sztuki, prawda? O, okej. Tak, ale nie jestem pewien dlaczego. Mama bardzo się denerwuje, kiedy zaczynam malować. Więc muszę malować na zewnątrz, w sekrecie. Tak, to trochę przerażające. To dziwne, zwłaszcza, że jesteś w tym dobry, a ja to? Sztuka jest miła. Możesz stworzyć własny świat, bez wpływu rzeczywistości, która by cię ograniczała. Rzeczy, które nie są prawdziwe, albo już ich nie ma. One wszystkie przetrwają dzięki sztuce. Miałem kiedyś starszą siostrę, wiesz? O nie. Miałeś? Ty, już nie mam. Myślę, że to było jakieś 7 lat temu. Ciało dziewczyny znaleziono w lustrzanym jeziorze. Wiecie, co sobie właśnie pomyślałam? Że to Juza. Jeśli właśnie oglądałam jakiś spoiler, to bardzo przepraszam, ale to w tym momencie wydaje się takie oczywiste. 7 lat temu. No i zresztą wspominam, że jest związany z lustrzanym jeziorem, nie? Stwierdzili, że została zamordowana przez to, w jakim stanie znajdowało się ciało. Ale nigdy nie złapano sprawcy. Przeraża mnie to, że on się uśmiecha, kiedy to mówi. Ja wiem, że to jest trochę grafika, no ale... I... Tak, ta dziewczyna była moją siostrą. W dzień, w który poznałem ciebie nad lustrzanym jeziorem, był dniem jej śmierci. Więc zaraz po wizycie nad jej grobem udałem się nad jezioro. Więc tak to było. Więc tak, cóż, nie wiem jak to ująć. Dziewczyna, całkiem sama, która na swój sposób przypominała mi o siostrze. Musiałem cię zawołać. Ha? Masz na myśli ja? Tak, właściwie moja siostra również miała w zwyczaju wpatrywać się w lustrzane jezioro od czasu do czasu. Obie jesteście równie obojętne, nigdy się nie uśmiechacie. Jakby nic was nie interesowało. Mam wrażenie, że mnie obrażasz. Słuchaj, taka jest prawda, więc tak właściwie mam prośbę, Mishiro. Przejdę do sedna. Zostaniesz moją modelką? Co? Znaczy... Bezpośredni. Modelką? Do obrazu? Tak, chciałbym przedstawić podobieństwo mojej siostry do ciebie, które widzę w tobie za sprawą tego obrazu. Byłoby miło, gdybyś dała mi uśmiech, ale... Nie ma szans. Haha, tak myślałem. Cóż,
Nie będę prosił, żebyś tu usiadła. Będzie w porządku, jeśli pozwolisz mi spoglądać na twoją twarz podczas rysowania. Wydaje mi się, że to w porządku. Dzięki. To naprawdę pomoże. Naprawdę sądzę, że to przeznaczenie, że cię poznałem. Wspomnienie mojej siostry, a teraz ty. Chciałbym połączyć te dwie rzeczy razem. Rób co chcesz. To takie zawstydzające. Okej. Obietnica. Ledwie miesiąc przed jej śmiercią. Płótno Ayato. Jeszcze nic na nim nie ma. Jeszcze. I mam nadzieję, że zobaczymy finalny efekt. Gaśnica. Wydaje się stara. Mam kolejną teorię, ale... Nie chcę przypadkiem czegoś zaspoilerować, serio. Próbowałeś kiedyś malować mi Shiro? Shiro, niczym białe płótno. To wspaniałe imię. Nienawidzę go. Brzmi, jakby nie należał do mnie. Rozumiem. Naprawdę masz osobowość mojej siostry. Rzędy albumów i książek o malowaniu. Cenna kolekcja Ayato. Tu nic. O, to! To pamiątka po mojej siostrze. Zasadniczo nie lubię wypchanych zwierzaków, więc daj mu trochę miłości, Mishiro. To wyjaśnia, skąd ty mi się dookoła. Jak tak mówi o siostrze, sądzę, że to jednak nie była Juzo. To jest za słodkie, zakochane dziecko, żeby być takie zimne jak Mishiro. Przyrządy do malowania w drewnianej skrzyneczce? Buteleczki z jakimiś nieznanymi substancjami. Czy służą do malowania? A ja to nic więcej nam nie powie. Więc żeby stąd wyjść, musimy zrobić to co zawsze. Pytanie jak? Gaśnica? Nie wierzę. Przestarzała gaśnica jest bliska tego, żeby eksplodować. To bardzo niebezpieczne. Użyjmy jej. Jeśli eksploduje, rozerwie ci twarz. To naprawdę niebezpieczne. Stara gaśnica eksplodowała. Prost w twarz Mishiro. To musiało być bolesne. Ale właśnie zniszczyliśmy kolejne lustro. Mishiro ocknęła się, stojąc naprzeciwko lustra. Wciąż czuję pogruchotane kości po eksplozji, ale nie ma żadnych śladów na twarzy. Tak, po tym jak spotkaliśmy się nad lustrzanym jeziorem, a ja to i ja czasami się spotykaliśmy. Oj nie, brać znalazłaś przyjaciela. I ten dzień w jego sekretnej bazie. Wtedy dowiedziałam się o jego siostrze i stałam jego modelką. Ta osoba, Ayato, miał na mnie dobry wpływ. Gdy tylko Mishiro odzyskała część swoich wspomnień, poczuła, że straciła coś bardzo ważnego. Wybaczcie, że nic nie mówię, ale ich relacja jest specyficzna i raczej nie skończy się dobrze. W sensie,
Jasne, a ja to mógłby być cudownym wybawieniem dla Mishiro i swoją drogą w drugą stronę, skoro widzi w niej zmarłą siostrę. Ale gdyby ta relacja potoczyła się dobrze, po pierwsze wszystkie wspomnienia nie dotyczyłyby właśnie Ayato, a Mishiro nie rzuciłaby się do jeziora. Zakładam, że zrobiliśmy wszystko w tym miejscu. Więc po prostu wyjdźmy. No przestańcie, no kurde! Gościu! To mi powie, że sztuka jest cudowna. Ale co my tu jeszcze mamy? Bo tak naprawdę nie spojrzałam na te drzwi w odcinku, nie? Królestwo duchów. Wiatr niesie dźwięki tragedii i początków i końca. Albo końca i początków. Wszystko jedno. Królestwo krwi. Skąp się w tym i popadnij w szaleństwo. Brzmi obiecująco. Ale drzwi są zamknięte, dobra. Tylko gdzie... O! A to się nie spodziewałam. I mamy duszę. Bonjour, Midoremi. Czy zostałaś zaproszona na kolację krzywego uśmiechu, młoda damo? Tak? O, rozumiem. Ale madam, twoja twarz jest zbyt sztywna, by wziąć udział w kolacji krzywego uśmiechu. Jeśli naprawdę chcesz wziąć w niej udział, być może powinnaś znaleźć uśmiechniętą duszę i popracować nad swoim uśmiechem. O, chcemy, żeby Mishiro się uśmiechała. To z tym będzie problem. Dziewczyno, tak prosto nie wejdziesz. Kolejny zapis. I kolejne dusze. Chciałbym czegoś słodkiego. O? Chcesz spotkać się z uśmiechniętą duszą? Jest tutaj, ale... nie przepuszczę cię za darmo. Czy masz do zaoferowania coś na wymianę? Nóż pod żebra? No, próbowałam, okej? Próbowałam. Zagraj dźwięki żelaznego uśmiechu, ale wiedz, że występ bez publiczności jest bezwartościowy i potrzebujemy czegoś, czym będziemy grać. Dobrze? Wiecie, z czym skojarzyła mi się ta dynia? Z Pocket Mirror. Jeśli ktoś zna, jeśli ktoś jest chętny, to bardzo chętnie ogram tę grę w następnej kolejności. Dynia ma na sobie kapelusz wiedźmy. Słodki zapach wydobywa się zza wyciętych oczu. Mishiro opuściła nóż na dynię. Dynia wydaje się być nienaruszona. Wiecie co? Nie podoba mi się ten ślad krwi tutaj. Okej. Nie ruszaj to, a jakbyśmy spróbowali z latarnią? Też nic. Okej, okay, spodziewałam się tego. Nie bijemy dyni. Mam cię na oku. Laleczka. Lalki w horrorach są nawet gorsze niż lustra. Podło jest puste. Ominę ją na razie.
laleczka po prostu sobie tutaj siedzi, okej. I mamy młot. Bierz! Mishiro nieśpiesznie sięga i bierze młot. Tym razem pójdziemy tędy, chociaż bardzo chętnie wypchnęłabym tę laleczkę. Się poruszyła, nie? Wiesz co? Tak, wiem. Trzy śmierci na jeden odcinek jest fantastycznie. Ale co w takim razie mamy zrobić? Próbowałam, okej? Musiałam. Ale... A gdyby tak zamiast dyni... Okej. I ma... O jest! Nie rób mi tak! Pogłaskajmy. Dobrze. Mamy... Ej, chodź tu, chodź! Tak. Nie chodź za mną, zostań tutaj, tak. Jakie grzeczne dziecko. I teraz mamy moc. Mi. Okej. D. Do remi. Okej, poczekaj tu. Co żeś mówił? Mi do re do mi. Mi. Do. Re. Do. Mi. Jakiś głośny dźwięk w oddali. Okej, i ty już za nami nie idziesz. Nawet nas nie zabiła, jest świetnie. I dobrze ci tak. Dawaj cukierki. O, tu wcześniej było tak ciemno? Nie, nie! Run! Ten numer zaczyna być już nudny, serio. Masz. Cukiereczki. Dajesz mi to? Niezły towar. Biorę. Proszę. Droga wolna. Uwielbiam robić z tobą interesy, stary. I to jest nasza uśmiechnięta dusza, tak? Uśmiechnięta dusza? Tak, to ja. Jestem poszukiwaczem miłości. Regularnie pojawiam się na kolacji krzywego uśmiechu. O, ale twoja twarz jest taka bez wyrazu. Nie mogę na to patrzeć. Potrenujmy trochę. W zasadzie normalna Mishiro powiedziałaby nope, nie ma mowy, no ale jaki mamy wybór? Okej. Teraz sprawmy, by rzeczy stały się troszkę zabawniejsze. Śmierć jest piękna. Ból jest przyjemnością.
Bądźmy wdzięczni za smutek. Dziś wyrwijmy serce świni i ugotujmy je. Widzisz? Robi się coraz zabawniej. Jej pojęcie zabawy jest... Jeszcze nie. Obawiam się, że wciąż musisz poćwiczyć. Chodź, spróbujmy. Czemu mam wrażenie, że musimy wycofać się w odpowiednim momencie? No ale... Pewnie. Robi się creepy. Teraz sprawmy, by wszystko stało się jeszcze zabawniejsze. Łóżko to trumna. Światło to płomienie. A te nogi? Gdyby tylko nasza krew mogła stać się sokiem pomarańczowym. Widzisz? Robi się coraz zabawniej. Wydaje się, że trochę się rozpogodziłaś. Ale to wciąż nie jest naturalny uśmiech. I jeszcze trochę. Jestem pewna, że ona nas zabije, ale wiecie co? Jestem ciekawa tej śmierci, Daesh. Teraz... sprawmy, by rzeczy stały się trochę... zabawniejsze. Błogosławieni, oddzielmy mięso od kości. Jestem głodna. W związku z tym... sprawmy, by wszystko stało się różowe. Widzisz? Więcej i więcej zabawy. Dobrze. Wystarczająco, by wziąć udział w kolacji krzywego uśmiechu. Tak sądzę. Ach, mam dobry pomysł. Mogę sprawić, by twoja obojętność zniknęła raz dobrze. Spróbujmy. To bardzo proste. To zawsze najlepsze rozwiązanie. Uśmiechnięta dusza uniosła młot i uderzyła wprost w twarz Mishiro. Wiedziałam, że to się tak skończy, no ale tak zbieramy śmierci. Dobra śmierć zawsze jest dobra. Czy coś? Dobra, wystarczy. Swoją drogą, wczytując zapis, zwróciłam uwagę na nazwę tego świata. Jesteśmy w Królestwie Miłości. Tak, ta dusza dała nam dużo miłości. I laleczka. I dynia. O. Dobrze. Nie pozwól, by twój uśmiech zniknął. Albo żeby stał się niekomfortowy. Jeśli przesadzisz podczas przyjęcia, ja będę tą, która wpędzi ci w szaleństwo. Tak tylko, żebyś wiedziała. Wyjdźmy stąd. Ona jest przerażająca. Za dużo słodyczy, nie? Dobra. Możemy udać się na przyjęcie. Tak. Teraz możemy wejść? Naprzód. Chciałabym wiedzieć, jak wygląda Mishiro, naprawdę. Madame, wydaje się, że jedna z osób w tym korytarzu to imitator, który nie ma właściwych intencji. Kłamie. Jego uśmiech jest fałszywy. To jeden z tych, którzy naprawdę nie cieszą się przyjęciem. Musisz go znaleźć, a wtedy będziesz mogła doświadczyć przyjemności. Już myślałam, że nas wykrył. Okej. Czyli musimy stwierdzić, kto jest kłamcą. Mamy ser. No i dwupiętrowe ciasto. Owoce morza.
Dobra. I kolejny misiu. Zastanawiam się, czy to ma znaczenie, że je zbieram. Dobra. Czemu by nie wziąć elegancko odrobiny wina i sera? Wznieśmy toast za świeżą krew Wenus. Uśmiech! Mishiro czuje się trochę niezręcznie. Musimy uważać, bo inaczej oni nas wykryją. Byłem trenowany przez uśmiechniętą duszę przed przybyciem 3 razy pod rząd, ale teraz mogę się uśmiechać. To byłoby za proste. Uśmiech! Mishiro uśmiecha się po raz kolejny. Dobrze. Uśmiech, szczęście, przyjemność. My, którzy pożądamy tych rzeczy bezwarunkowo. Uśmiech! Mishiro zaczyna czuć się dziwnie. Zginiemy. A możemy stąd wyjść po prostu? Nie, zamknięte specjalnym zamkiem, to jest ciekawe. Co to za pizza? Tylko mięso. To już prawie przyjemne. Smile. Nie podoba mi się to. Zginiemy po tej rozmowie, nie? Ta gotowana ryba nie była w moim smaku. Przez ten sos jest zbyt kwaśna. Zabijmy się. Smile! Mishiro rozpadła się. Ho! Czasami żałuję, że nie ma animacji tych śmierci. Zauważam, że tutaj też coś mamy. I ten gość stoi na uboczu. Swoją drogą, to wygląda jak dojście do kolejnego lustra. Cóż za zdumiewająca mnogość kolorów tych dań. Aż kręci mi się od tego w głowie, więc musiałem zaczerpnąć powietrza. Spróbujmy. Udajesz tak jak ja, co? Więc weź to, nie potrzebuję go. To, co jest za tymi drzwiami, nie jest tym, czego potrzebuję. Mamy klucz. Przyjście tutaj było odważne i niebezpieczne, ale to nie ma znaczenia. Teraz zaś muszę... Okej, ale co tam jest? Dziewczyna węszy dookoła. Czy jest imitatorką? Przyjęcie krzywego uśmiechu nie potrzebuje imitatorów. O, zatuczmy młotem niechcianych gości. O nie, 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 nie. O nie! O, tędy. Ale mamy lustro. Kolejne lustro Mishiro i... Dobra, spójrzmy w nie. Wybaczcie, jeśli brzmię na zmęczoną, no ale jest 5 rano. 5:30 konkretnie, no ale... O! Znajome miejsce pojawiło się przed oczami Mishiro. Mama? O, Mishiro! Wciąż przygotowuję twoje przyjęcie, więc musisz poczekać troszeczkę dłużej. Nie kłopocz dziadka i taty zbyt mocno, dobrze? Swoją drogą, patrzcie na to, ta grafika. Nie wiem, to kwestia... Kuchenka gazowa.
całkiem zajęta przez mamę. Zlew. Umyjmy rączki. O, umyłaś ręce i nawet nie musiałam ci o tym przypominać. Pamiętaj, żeby je wytrzeć. Obawiam się, że tego nie zrobimy, bo już wiem, jak wyjść z tego wspomnienia. Dobrze. Tata i dziadek, jak rozumiem. Okej. To już trochę czasu, odkąd ostatni raz widziałeś dziadka, co? Byłaś wtedy malutka. Być może tego nie pamiętasz. Pamiętaj, żeby się z nim przywitać. Okej. Mishiro, urosłaś. To ja, twój dziadek. Widziałem cię, kiedy byłeś taka malutka. Możliwe, że widzisz mnie po raz pierwszy, ha? Kończysz 6 lat. Wkrótce pójdziesz do szkoły podstawowej i będziesz uczyć się rzeczy, których uczą się dzieci w twoim wieku. Wszystkiego najlepszego. To jest szczęśliwe wspomnienie. Mishiro znalazła szczypce na dnie szuflady. Weźmy je. Zrobimy to, czego nie powinniśmy zrobić, no ale... Przerażające, bo mamy tu 6-latkę. Więc... Zgaduję, że jesteśmy we wspomnieniu 10 lat wcześniej. Nie spojrzałam na początek, więc niestety nie pamiętam. A no ale zakładam, że skoro Mishiro... Byśmy mieli jasność, tato. Tylko dzisiaj. Wiem, tyle mi wystarczy. Potem możesz zrobić, co tylko zechcesz. Co tam u twojej żony? Już jej nie ma. Już nie ma ze mną nic wspólnego. Więc co tam u Takami? Ona również nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Może poza pieniędzmi. Jest wiele rzeczy, które chciałbym teraz powiedzieć, ale to szczęśliwy dzień. Odstawmy to na bok dla dobra Mishiro. Czyli co? Dziadek podpadł, nie? Jak sobie życzysz? Nie powinni się kłócić w jej urodziny. W ogóle... Nie powinni odcinać dziadka od wnuczki tylko dlatego, że zrobił, no... Jasne. Jeśli to jest ojciec... Ojca Mishiro... To gość ma prawo mieć pretensje, jasne, ale nie powinien odcinać go od wnuczki. To jest jakby sprawa między nimi. Gniazdko elektryczne. To niebezpieczne, by wtykać tutaj metal. Zwłaszcza, gdy ma się mokre ręce. Oczywiście, że to zrobimy. Serio? Oczywiście! Mishiro wsunęła szczypce do gniazdka. Kolejny raz budzimy się przed lustrem. Wciąż czuję napięcie w mięśniach, ale nie ma ani śladu. Tak, byłam jedynym dzieckiem w tej trzyosobowej rodzinie. Mama miała na imię Chika, a tata Shinji. A w moje 6 urodziny mój dziadek Rinzu przybył z wizytą. To odległe wspomnienie, ale z jakiegoś powodu... Mam wrażenie, że to był zabawny dzień. Tylko ty się nigdy nie uśmiechasz. Gdy tylko Mishiro odzyskała część wspomnień, poczuła, że straciła coś ważnego. I znów mamy coś na ziemi.
Kolejny klucz, srebrny. Pamiętam, gdzie były srebrne drzwi. O nie. Mała szmata. O nie. To nie będzie takie proste. Nie, nara. Opustoszało coś. Ale dobra. Zapiszmy. I wciąż mamy coś do zrobienia w świecie miłości. Otwieramy drzwi srebrnym kluczem. W pokoju jest ciemno i nawet słabe światło latarni nie jest w stanie rozświetlić pokoju odpowiednio. Dobra. Czyli tu wrócimy przy innej okazji. Jeszcze jest kwestia wspomnienia. Bo wiecie co, ja widziałam drogę tu. Po prawej i już nic nas nie blokuje. Czyje lustro tym razem? Lustro pokazuje odbicie Roitaro. Nic się nie zmienia, nieważne jak długo Mishiro w nie patrzy. Pójdziemy po Roitaro, ale wiecie co? Zrobimy to w następnym odcinku. Tak na zakończenie Królestwa Miłości. A na tę chwilę... Trzymajcie się!